Jelenia Góra już po raz trzeci gości wystawę główną Europejskiego Festiwalu Szkła. Tegoroczne wydarzenie postawiło przed artystami dość trudne zadanie. Tematem było bowiem ukazanie miłości. Na wystawie jest ona wyeksponowana na wiele sposobów. Na wystawie możemy zobaczyć dosłownie figury i torsy inspirowane ciałem człowieka. Możemy zobaczyć kompozycje abstrakcyjne, które być może nie, komuś nasuną się tutaj skojarzenia ze skórą, z powierzchnią naszego ciała. Są obiekty, które emanują kolorem. Być może tutaj mamy jakieś też skojarzenia z radością samego faktu miłości. Są obiekty wykonywane w przeróżnych technikach i sądzę, że to zależy od indywidualnego odbiorcy, jak odnajdzie ten zadany przez nas temat w dziełach stworzonych przez artystów. Jest to impreza, która z roku na rok nabiera coraz większego rozmachu, która z roku na rok zaprasza coraz ciekawszych, coraz fajniejszych artystów z całej Europy, co daje nam świetny przegląd tego, co dzieje się w sztuce, ale przede wszystkim w szkle artystycznym w całej Europie. Wernisaż wystawy cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Niektóre prace są bardzo zaskakujące, bardzo pozytywnie je odbieram, bardzo dają dużo do myślenia. Także na pewno warto przyjechać zobaczyć na żywo tę wystawę. Wystawa Love, Play with Glass będzie prezentowana w Muzeum Karkonoskim do 21 lutego.